proszę państwa, nie żebym chciał trywializować, ale znani ludzie na golasa przed kamerą. Ktoś powie skandal, my mówimy bardzo dobrze, bo w słusznej sprawie. I dlaczego? To teraz trzeba dokładnie omówić. Znani ludzie w komplecie ubrani, żeby to było jasne, na naszych kanapach. Sylwia Gruchała, florecistka. Beata Sadowska, dziennikarka, autorka bloga beatasadowska.com. I Paweł Kunachowicz, prawnik, miłośnik sportów ekstremalnych. I może dlatego jest partnerem Beaty. Proszę państwa, będziemy mówić o ważnym temacie, o kalendarzu, który współtworzyliście wszyscy. Sylwia, to była dla ciebie trudna decyzja, żeby się zgodzić na odsłoniętą, półnagą sesję? Przypomnijmy tylko, że kalendarz dotyczy kampanii społecznej Badajcie się w ciąży na obecność wirusa HIV, bo to może uratować wasze dziecko. No ja nie miałam z tym żadnego problemu, tym bardziej, że do zarażenia dochodzi podczas ciąży, podczas porodu, ale także karmienia piersią. Dlatego myślę, że to było fajne, żeby uświadomić kobiety, że nawet jeśli są w ciąży i nie są zarażone HIV, to podczas karmienia ciąży też trzeba zwrócić na to uwagę, bo ja mam małe dziecko, w tej chwili Julka ma 3,5 miesiąca i nie wyobrażam sobie po prostu takiej sytuacji, że nie robię badania na HIV, a potem się okazuje, że moje dziecko jest zakażone. Sylwia, wiesz co, i tak się zastanawiam, bo cel jest szalenie ważny i o to też chodziło, żeby wywołać szum, ale no, na ciebie spłynęło tak naprawdę w wyniku tego kalendarza najwięcej ataków. Dziennikarze prawicowi mówią o erotyzowaniu zupełnie niepotrzebnym w temacie wirusa HIV. Jak to? No, jak się do tego odnosisz? Czy matka karmiąca piersią może być pożądaniem seksualnym? Tak. No, nie sądzę. Myślę, że naprawdę, chodziło o macierzyństwo. No to chyba nie są do końca zdrowi. Muszą pójść na jakieś inne badania. Fakty są faktami. Pojawił się nie jeden, nie drugi taki pogląd. Natomiast myśmy byli ciekawi, jak bardzo wy na to patrzycie inaczej, bo my też jesteśmy zdania, że wasz udział w tej kampanii i sam pomysł na tę kampanię absolutnie jest słuszny. Słuchajcie, jeśli dzięki temu można uratować choć jedno dziecko, to ja jestem przeszczęśliwa. To jest argument. I to jest dla mnie najważniejsze. Beata, podobny cel ci przyświecał? Znaczy, ja myślę, że ataki na Sylwię są jakieś kompletnie absurdalne. Mm-hmm. Cel jest przepiękny. Polska, jeśli chodzi o badania w kierunku HIV, jest na szarym końcu. My jesteśmy na tym samym poziomie, na jakim są kraje afrykańskie. Jeśli chodzi o Polskę, ryzyko urodzenia dziecka zarażonego podczas ciąży przez matkę wirusem HIV to jest 50%, a Unia Europejska i Stany to jest 3%. No, różnica jest kolosalna. Wiadomo, że dlatego wzięliśmy udział, bo to, co powiedziała Sylwia, jedno uratowane dziecko, to jest ogromny sukces. A to nie jest tak, że HIV dotyczy jakiegoś marginesu. Można się u dentysty zarazić wirusem HIV. Czy tobie lekarz zaproponował badanie pod tym kątem w czasie ciąży? Zaproponował i oczywiście ja z tego badania skorzystałam, ale prawda jest taka, że to badanie powinno się robić w ciąży dwa razy, w pierwszym i w trzecim trymestrze, bo jeśli zrobimy to badanie i jeśli okaże się, że mamy tego wirusa, to wciąż mamy niemal 100% szansę na urodzenie zdrowego dziecka. I to jest, znaczy, to jest bezcenne, jakby wtedy dziecko może być zdrowe, ojciec może być wciąż zdrowy. No, to jest to pokolenie minus. To są te zdrowe dzieci urodzone dzięki temu, że matka zrobiła badania. 100% refundacji leków, do tego już świadomość medyczna na tyle rozwinięta i wiedza na tyle rozwinięta, że HIV nie jest chorobą śmiertelną, tylko przewlekłą, zakaźną. Tylko trzeba się nie bać, żeby zrobić badania i uświadomić, że chroni się innych. Nie bać to jest jedno, a dwa, że lekarz powinien uświadomić kobiety, uświadomić pacjentki, że to jest niezbędne. Wiecie, ile kobiet lekarze pytają w szpitalach, czy zrobić to badanie? 3% w Polsce. Mm-hmm. To jest dramatyczne. Dlatego tu jesteśmy. Właśnie. Jak się zachowywała młodzież na planie? Wasz syn dzielnie zniósł zdjęcia? Paweł, powiedz. Paweł, myślisz o niego pytasz? To swoją drogą, bo jeśli chodzi o doświadczenia medialne, Paweł, jesteś młodzieżą, do tej pory nie byłeś publicznym człowiekiem. Temat musiał cię mocno ruszyć, skoro się zdecydowałeś wspólnie wystąpić. Nie, ty jesteś bardzo dobrze. W ogóle nie krzyczał, był bardzo sprawny i bardzo, bardzo było się dobrze z nim na tej sesji współpracowało. Tak, Beata tak, cię przekonała, czy temat cię przekonał do udziału w tej sesji? To jedno i drugie, bo to tak nie działa. To znaczy zawsze jest tak, że ja jestem z dużą rezerwą do wszelkich jakichś takich publicznych historii. Ale najpierw Beata mnie przekonała, że to warto, a potem jak zobaczyłem, że tam dużo ludzi przy tym pracuje, no to jest to fajny cel i jakby bardzo mało się dzieje takich rzeczy, że ludzie publicznie coś chcą robić, więc to jest...
to jakby mnie przekonało ostatecznie. Słuchaj, ty jesteś miłośnikiem sportów ekstremalnych, czy ojcostwo to jest dla ciebie sport ekstremalny? No na pewno, aczkolwiek to jest tak, że ja będę wiedział o tym za 20 lat. Ale w sensie zmiany życiowej cię to dotyka? Nie. No to jakby to takie niuansowe rzeczy, tak? Znaczy to, że mniej śpimy, ale jakby styl życia mamy niezmiennie taki sam, jak wyjdziemy ze studia, pójdziemy pewnie pobiegać, najpierw Beata, potem ja, i jakby to tylko jest kwestia logistyki, ale tutaj się wiele nie zmienia w takim, że to się tak zaczyna robić na, nie wiem, strasznie ciężko czy strasznie trudno. Planujecie już jakieś pierwsze wspólne wyjazdy z młodzieżą? Zdradźcie chociaż troszkę. Planujemy. Dużo podróżujemy, dużo się ruszamy, więc Tysiek zaliczy pierwszą poważną podróż do Azji. Ale wszyscy nas ostrzegają, łącznie z lekarzami, że po pierwsze to jest jak najbardziej okej i to jest bezpieczne. A po drugie, no my mamy taki styl życia, więc musi się przyzwyczaić. Ale podobno jak jest takie małe dziecko, to nie jest problem. Bo po pierwsze ja go karmię piersią, a po drugie samolot idealnie usypia. Mikroruchy. I rzeczywiście Julka śpi, nie budzi się nawet przy startach i przy lądowaniu. Ale Julka ci dała nieźle się we znaki na początku. Na początku, się. Przez pierwsze dwa tygodnie, ale teraz jest pięknie. Nie chciałam ryzykować też, bałam się z nią latać, była za mała, ale pierwszy raz lot odbyła krajowy i miała wówczas 1,5 miesiąca. Ostatnio byłyśmy w Paryżu i przespała całą podróż. No, najgorsze podobno w przypadku takiej długiej podróży to są łączone loty, najlepiej bezpośrednio latać, żeby jednak ograniczyć te... Słuchajcie... Tysiek, dasz radę. No więc właśnie, bo chciałem ja jeszcze w sprawie Tyśka, bo jak Tysiek w pewnym momencie wyśle do was sygnał, że jego zdaniem to jest w ogóle niesprawiedliwe, że wy zawsze jesteście w parze, on cały czas sam, zamierzacie coś z tym zrobić? Jakie ty jesteś bezczelny. Ale na zdjęciach byli razem. No mówimy Sylwie, żeby z nami pojechała. Proszę. Ona ma córkę, no, wszystko się zgadza, bo okay. Między waszymi dziećmi jest bardzo mała różnica wieku, dwa tygodnie, prawda? Tak, 2 tygodnie. Co bezczelny, ja ich dobrze znam i jak najlepiej im życzę. Popatrz, że to porządni sportowi rodzice. Ale my jesteśmy parą Tyśka póki co, wiesz. On już ma wózek biegowy, więc wszystko akurat kto jak kto, ale ty bezdzietny w twoim wieku nie powinieneś takich pytań zadawać. Ty się zabierz za robotę. A może ja szukam inspiracji? To znajdź, już nie szukaj, tylko znajdź wreszcie. Może ja zacznę od kuchni, bo przez żołądek do serca, a później może dzieci się z tego urodzą. Jak to robi Jurek Sobieniak w kuchni, to on sam państwu zaraz opowie. My wam bardzo dziękujemy i popieramy akcję ze wszechmiar. I piękne zdjęcia, gratulujemy.